Dzień dobry Państwu, tu Andrzej Kuźmicki z kanału Sekrety Psychologii, Psychologia Nieświadomości. Dzisiaj kontynuujemy temat doświadczeń archetypowych, a konkretnie doświadczenia archetypowego kryjącego się za terminem monomitu, który był wprowadzony przez Josepha Campbella w książce Bohater o tysiącu twarzy, czyli temat dzisiejszego spotkania monomit transformująca podróż bohatera. Monomit został spopularyzowany przez Josepha Campbella w jego książce Bohater o tysiącu twarzy. Podróż bohatera zazwyczaj składa się z zestawu etapów, przez które bohater musi przejść, by osiągnąć swój cel lub pokonać złoczyńcę. Te etapy obejmują wezwanie do przygody, odrzucenie wyzwania, spotkanie z mentorem, stawianie czoła próbom i wyzwaniom, konfrontację ze złoczyńcą, ostateczne osiągnięcie zwycięstwa i powrót do domu. To oczywiście uproszczona forma. Powodem, dla którego monomit jest często postrzegany jako szczególny lub znaczący, jest to, że sięga on do fundamentalnych i uniwersalnych aspektów naszego ludzkiego doświadczenia. Podróż bohatera jest metaforą podróży życia ze wszystkimi jego wyzwaniami, niepowodzeniami i triumfami. Stawianiu czoła lękom, znajdowanie mentorów, pokonywanie przeszkód itd. Ponadto monobit zapewnia potężne ramy do opowiadania historii, dlatego jest tak mocno wykorzystywany na przykład w Hollywood w tej chwili, czyli zapewnia potężne ramy do opowiadania historii, które od wieków rezonują z publicznością. Wiele z najbardziej ukochanych i trwałych historii w historii ludzkości, od starożytnych mitów Grecji i Rzymu po współczesne hollywoodzkie hity, podąża śladami podróży bohatera. Ważne jest, aby pamiętać, że nie wszystkie historie muszą być zgodne ze wzorem monomitu, aby były mocne lub znaczące. Istnieje wiele różnych rodzajów historii, które mogą być równie imponujące. Od dramatów z życia codziennego, przez komedie romantyczne, po studia postaci. Monomin to tylko jedno z narzędzi, które ludzie mogą wykorzystać do tworzenia przekonujących narracji. Oto kilka historii z różnych kultów, które mają podobny wzór do monomitu. Pierwszy, epos o Gilgameszu, Mezopotamia. Ten starożytny epos, który powstał 4000 lat temu, opowiada o przygodach Gilgamesza, króla miasta państwa Uruk, który wyrusza na poszukiwanie nieśmiertelności po śmierci swojego przyjaciela Enkidu. Po drodze musi stawić czoła próbom i wyzwaniom, które wystawiają na próbę jego odwagę i siłę. Drugi to Stary Traktat Chiński, Podróż na Zachód. Ta klasyczna chińska powieść opowiada historię Sun Wukonga, małpiego króla, który wyrusza w podróż do Indii, aby odzyskać święte pisma buddyjskie. Po drodze stawia czoła licznym wyzwaniom i bitwom z różnymi demonami i złoczyńcami. Kolejny epos indyjski, Ramayana. Ta hinduska epopeja opowiada o podróży księcia Ramy, który wyrusza na ratunek swojej żonie Sicie przed demonicznym królem Rawaną. Po drodze napotyka próby i udręki, które wystawiają na próbę jego siłę i wiarę. Epos, stary epos grecki, Odyseja. Ten starożytny poemat epicki opowiada historię Odyseusza, wojownika, który po upadku Troi wyrusza w podróż do domu, do żony i syna. Po drodze napotyka liczne przeszkody i bitwy z potworami i bogami. Chociaż te historie mają pewne podobieństwa do monomitu, to są one również odrębne na swój sposób. Na przykład epos o Gilgameszu i Podróż na Zachód to narracje związane z zadaniami, ale mają też swoje własne, unikalne elementy i konteksty kulturowe. Epos o Gilgameszu porusza tematy śmiertelności i poszukiwania sensu życia, podczas gdy Podróż na Zachód jest pod wpływem chińskiej mitologii i filozofii buddyjskiej. Podobnie Ramayana i Odyseja mają swoje odrębne konteksty kulturowe i tematy.
Ramayana to hinduska epopeja, która bada tematy dharmy, prawości, karmy oraz natury dobra i zła. Odyseja to grecki epos, który porusza tematy pychy, gościnności i siły pokusy. Tak więc, chociaż te historie mogą mieć pewne podobieństwa z monomitem lub podróżą bohatera, mają też swoje własne, unikalne elementy i motywy, które je wyróżniają. Monomit różni się od innych schematów tym, że kładzie silny nacisk na proces transformacji bohatera. Bardzo ważne. Kładzie nacisk na proces transformacji bohatera. Podczas gdy inne wzorce, takie jak misja lub bitwa, mogą również obejmować podróż lub konflikt, niekoniecznie muszą wiązać się z tym samym poziomem rozwoju osobistego lub zmiany głównego bohatera. W przeciwieństwie do tego, podróż bohatera charakteryzuje się głęboką wewnętrzną przemianą, która ma miejsce, gdy bohater stawia czoła i pokonuje przeszkody. Konfrontuje się z własnymi ograniczeniami i lękami, a ostatecznie wyłania się jako zmieniona i pełniej zrealizowana osoba. Podstawowym doświadczeniem podróży bohatera jest jego przemiana. Wyrusza on na wyprawę, stawia czoła wyzwaniom i ostatecznie wraca do domu z nowymi wglądami i zrozumieniem. Kolejnym kluczowym aspektem podróży jest rola mentora lub przewodnika. Jak widzicie Państwo tutaj na zdjęciu Gandalfa, na przykład we Władcy Pierścieni, który pomaga w przygotowaniu bohatera do podróży oraz zapewnia wsparcie i wskazówki po drodze. I oto kilka wysoko cenionych filmów opartych na podróży bohatera lub monomicie. Po pierwsze, Gwiezdne Wojny. Szczególnie Gwiezdne Wojny, jedna z pierwszych części, która była wyprodukowana. Wyreżyserowany przez George'a Lucasa, ten kultowy film science fiction zawiera narrację o podróży klasycznego bohatera. Wspomniana już trylogia Władcy Pierścieni, wyreżyserowana przez Petera Jacksona, jest to epicka historia podążająca za hobbitem Frodo Bagginsem w jego podróży mającej na celu zniszczenie pierścienia władzy i pokonanie czarnego lorda Saurona. Kolejny film, Harry Potter i Kamień Filozoficzny, i oczywiście cała seria, wyreżyserowany przez Chrisa Columbusa. Ten film fantasy przedstawia Harry'ego Pottera, który dowiaduje się, że jest czarodziejem i wyrusza w podróż mającą na celu pokonanie czarnoksiężnika Voldemorta. I film, o którym wielu już mówiło, wielu analizowało, Król Lew, który jest bajką, ale jest opartą właśnie na podróży bohatera, na procesie przemiany bohatera. Wyreżyserowany przez Rogera Allersa i Roba Minkoffa, ten film animowany w dużej mierze czerpie z podróży bohatera, gdy Simba, młody lew, książę, musi stawić czoła swojemu przeznaczeniu i zająć miejsce króla. I ostatni, Matrix, który dzisiaj będzie przedmiotem naszej jednak bardzo zwięzłej, krótkiej analizy, wyreżyserowany przez ówcześnie Wachowski Brothers, teraz to się trochę zmieniło. Przełomowy film science fiction podążający za postacią hakera Neo, który odkrywa prawdę o naturze rzeczywistości, doświadcza przebudzenia, staje się wybrańcem i jak Budda pomaga w przebudzeniu całego społeczeństwa, a także pomaga ocalić ludzkość. I teraz film Matrix jako przejaw monomitu, etapy, wyzwania, znaczenie psychologiczne. Jak Państwo widzicie na tym krótkim na obrazku, widzicie Państwo cykl podróży ze zwykłego świata do świata nieznanego, gdzie jest wezwanie do podróży, na początku odrzucenie, potem przekroczenie progu, w międzyczasie spotkanie mentora i tak dalej. Czyli etapy ogólne to jest odsunięcie się. Na filmie Matrix można powiedzieć, to jest obrazowane jako izolowanie się naszego bohatera, który jest hakerem, który izoluje się od społeczeństwa, przechodzi w swój własny świat, w którym zacznie doświadczać przemiany.
czyli może powiedzieć, jest to odejście od społeczeństwa. Potem drugi jest etap prób, zwycięstw i inicjacji. I potem jest powrót, reintegracja, reinterpretacja doświadczenia i reintegracja ze społeczeństwem. Czyli w tej pierwszej fazie odejście, w tej pierwszej fazie nasz bohater otrzymuje wezwanie do wyprawy, gdzie początkowo się jakby nie wierzy, jest zaintrygowany, ale też oczywiście ma pewne wątpliwości, co mogłoby sugerować pewien wewnętrzny sprzeciw. Spotyka równocześnie tutaj jego mentora, Morfeusza, i zaczyna się przygoda. Spotyka białego królika i potem stopniowo przekracza próg i wkracza do tak metaforycznego brzucha wieloryba. Potem następuje etap inicjacji bohatera w różne aspekty życia, czyli transformacji ulegają różne aspekty jego osobowości. Na zdjęciu, które Państwo tu widzicie, nasz bohater nabywa umiejętność sztuk walki. Co jest ciekawe, potem w kolejnych filmach i w historii życia Keanu Reevesa właśnie zajął się on poważniej sztukami walki, konkretnie jiu-jitsu, i stało się to jego nieodłącznym elementem życia. Czyli wracamy do jego inicjacji, doświadczenie niebezpiecznych aspektów bogów, czyli pewnych sił we wszechświecie, spotkanie. Tutaj mówimy o monomicie według Campbella. To niekoniecznie wiąże się z filmem Matrix, ale spotkanie z boginią, tutaj można powiedzieć jego animą, czy w filmie jest to postać kobieca o imieniu Trinity, czyli Trójca. Doświadczenie kobiety jako kusicielki, uświadomienie kazirodcze, kompleks Edypa, to elementy, które wspomina Campbell. Potem kolejnym jest pojednanie z ojcem, i to pojednanie, jak zobaczycie Państwo, ma też wymiar teologiczny. I na końcu jest apoteoza jego istnienia, wręcz przebóstwienie, ostateczna nagroda. W przypadku monomitu opisywanego przez Campbella, u bohatera bardzo często przed powrotem do społeczeństwa, do starego świata, może się pojawić pewien rodzaj oporu, odmowa powrotu, i później pojawia się element magicznej ucieczki czy ucieczki Prometeusza, pomoc z zewnątrz, przejście przez ostatni próg, powrót do świata i potem bycie. Tak jak Neo na zdjęciu widzimy Państwo, widzimy tutaj u góry, staje się panem dwóch światów. Wracamy do początku jego przygody. Na początku bardzo często się pojawia, jest spotkanie na progu ze strażnikiem progu. Strażnik progu stoi u wejścia do strefy spotęgowanej mocy. To jest bardzo ważne, żebyście Państwo rozumieli, że gdybyście chcieli zrozumieć swoje życie, to ten motyw przejścia do spotęgowanej mocy możecie Państwo odkryć, doświadczyć, kiedy przechodzicie na przykład na wyższe stanowisko w hierarchii społecznej i możecie doświadczyć spotkania kogoś, kto, o kogo, o kogo, kogo będziecie doświadczać jako zabraniającemu, blokującemu wam wejście na wyższy poziom. Czyli strażnik progu stoi u wejścia do strefy spotęgowanej mocy. Za jej granicami rozciąga się ciemność ze skrywanymi rzeczami groźnymi i nieznanymi. Napotkany strażnik domaga się walki, a jeśli bohater wygra, zostaje mu objawiona ukryta wiedza o świecie. Tutaj Morfeusz jest z jednej strony mentorem, ale równocześnie jest tym, który domaga się od Neo wyboru, żeby przekroczył świadomie próg. Potem się pojawia pomocnik żeński, czasami to jest Magna Mater, a tutaj byłaby to kobieta jako anima, przypominająca naszego bohatera postać kobieca.
Daje ona mu poczucie bezpieczeństwa, ofiarowuje poczucie przeznaczenia, daje zapewnienie i obietnicę, że on doświadczy spokoju raju, którego bohater zaznał w łonie matki i że nie zostanie utracony on nadal przy kolejnych przebudzeniach i przekroczonych progach, jako wewnętrznemu spokojowi i opartej na poczuciu bezpieczeństwa wszechmocy, nie grozi mu niebezpieczeństwo utraty przekonania o ciągłym istnieniu chroniącej go wewnętrznej siły. Pomocnik męski, to jest leśny skrzat na przykład, albo stary mędrzec, nauczyciel, czarnoksiężnik, pustelnik, pasterz, kowal, przewodnik dusz. To są różne formy pomocnika, które znajdują wyraz w różnych historiach. Można tutaj odnieść się do postaci również Hermesa alchemicznego czy ducha Merkurego. Można odnieść się do mitologii egipskiej, do ducha świętego w wierzeniach chrześcijańskich. On udziela bohaterowi niezbędnych rad lub daje ewentualnie odpowiedni amulet. Potem w brzuchu wieloryba. Znalezienie się w brzuchu wieloryba oznacza przejście do sfery przemiany, ale i odnowienia. To doświadczenie wtajemniczenia w rzeczywistość innego świata. Jak już powiedziałem we wcześniejszych wykładach, motyw połknięcia czy przekroczenia progu to także idea samounicestwienia, po którym następuje ponowne narodzenie, ponowne narodziny. Owo zniknięcie to wejście do świątyni, w której bohater dostępuje zniszczenia jego ziemskiej powłoki, by odrodzić się potem w nowej, uduchowionej formie. W filmie Matrix, tu myślę szczególnie o pierwszej części, bohater doświadcza granicznej konfrontacji z cieniem albo z jego alter ego, czyli z agentem Smithem. W sensie jungowskim byłby to jego psychologiczny cień. W wyniku tej konfrontacji Neo doświadcza transfiguracji i przemienia się w nadczłowieka, pana dwóch światów. Po pokonaniu wszelkich przeciwieństw, ostatnie wydarzenie w tej tajemnej podróży jest mistyczne małżeństwo bohatera z boginią królową świata. Jest to zenit jego istnienia, centralny punkt kosmosu i świątynia Boga. Bogini w tym aspekcie kosmicznym, ostatecznym jest źródłem życia, ale i śmierci. Jest ona jednością dobra i zła. Bohater kontemplować ma zatem obydwa oblicza ze spokojem, co podkreśla Campbell, a jego dusza zostaje oczyszczona i otwiera się na ostateczny obraz natury istnienia. Bohater, który potrafi przyjąć ją taką, jaka jest, bez niepokoju, ale i z życzliwością i pewnością siebie, staje się królem, wcielonym Bogiem stworzonego świata. Łuk gniewu Bożego jest napięty, a strzała spoczywa na cięciwie gotowa do wypuszczenia. A sprawiedliwość naciąga ten łuk i strzałem kieruje w Twe serce. I nic oprócz czystego upodobania Boga, Boga gniewnego, który nic Ci nie obiecywał, nie obiecał ani nic winien nie jest, nie powstrzymuje strzały onej, aby krwią Twoją się upiła. Takie oto słowa może usłyszeć bohater w drodze do pojednania z Ojcem, w sensie metafizycznym z Bogiem, bo kwestia życia i śmierci jest kluczem do tego etapu drogi. A właściwie doświadczenie zarówno gniewu Bożego, jak i sprawiedliwości, jak również miłosierdzia i łaski Bożej. Nie bój się, pojawia się tutaj zdanie. I to zdaje się mówić adeptowi na tym etapie hinduski Bóg Shiva. Równocześnie dokonując przed swym wiernym aktu zniszczenia świata. Paradoks stworzenia jest bowiem sekretem Boga Ojca. Problem bohatera zdążającego na spotkanie z Ojcem, z Bogiem, polega na otwarciu duszy poza granice przerażenia, tak aby w końcu dostrzec, że przerażające, szalone tragedie tego ogromnego i bezwzględnego świata są całkowicie usprawiedliwione wobec majestatu bytu. Bohater przekracza dzięki temu życie z jego właściwością uniemożliwiającą dojrzenie tej ponadczasowej prawdy.
Dzięki temu wglądowi bohater wznosi się tak wysoko, że jest w stanie dostrzec ostateczne źródło wszystkiego. Widzi w końcu twarz Ojca, Boga, w jej nie przysłoniętej lękiem i uwarunkowaniami pełni. Rozumie go i są pogodzeni. Bohater uświadamia sobie, że nie jest w stanie pojąć woli Bożej, pochodzącej z ukrytego, znajdującego się poza zasięgiem ludzkich kategorii rozumowania centrum. Jeżeli bowiem dojrzałby, by zobaczyć oblicze Ojca, to świat nie jest już dla niego dłużej padołem łez, ale sprawiającym rozkosz wiecznym przejawem tego jego Boga obecności. W wyniku prób, jakimi poddał go Najwyższy, dojrzał nasz bohater. Dojrzał on bowiem coś, co przekraczało wszystko powiedziane mu zawczasu jako usprawiedliwienie tego, co się w jego życiu i w czasie jego drogi stało. I w końcu niczym Hiob może powiedzieć on do Boga: dotąd cię znałem ze słyszenia, teraz ujrzałem cię wzrokiem i kajam się w prochu i popiele. Nasz bohater uzmysławia sobie w końcu, że za słowami Ojca niech powstanie życie, podąża świadomość udręki i bólu, jakie ono niesie stworzone przez niego istotom. Tym samym bohater, który wcześniej doświadczył narodzin z matki, teraz doświadcza ponownych narodzin i tym razem z Ojca. Teraz nie matka, ale Ojciec jest nośnikiem wartości dobra i zła. Wnosi za sobą nowy świat doznań, zastępujący utracony świat relacji z boginią matką. Świat, którego centralnym punktem, axis mundi, nie jest już matczyna pierś, ale męski fallus. Stąd właśnie powiada się, że przemiana bohatera następuje tu we wnętrzu wielkiego ojca węża. Ostatecznie straszne oblicze ojca, jego potworna i wzbudzająca lęk twarz okazuje się odbiciem własnego ego bohatera. Pojednanie zaś to odrzucenie owego stworzonego podświadomie przez niego potwora o dwóch obliczach. Smoka, który uważany jest za Boga, superego, i smoka uznawanego za źródło grzechu, stłumione id. Aby mogło to nastąpić, konieczne jest, by jego, naszego bohatera ego, wyrzekło się samego siebie i aby zawierzyło w miłosierdzie Ojca i na nim polegało. Wówczas centralny punkt wiary bohatera przesunie się poza wężowe oploty duszącego ego i wprawiającego je w pomieszanie Boga, a straszne potwory rozpłyną się w nicość. Będzie nasz bohater mógł wówczas bowiem usłyszeć słowa: nie bój się, bo wszystko spoczywa w Bogu. A formy, które pojawiają się i odchodzą, formy, których jedną z nich ty jesteś, są tylko błyskami roztańczonych mych członków. Tak jak to mówił Shiva. I mojej woli stwórczej. Poznawaj mnie zatem we wszystkim, nawet tym, czego będziesz się bał. Ostatecznie bohater dostępuje stanu przebóstwienia. Wykracza poza ramy dotychczasowej świadomości, pojmującej świat przez pryzmat doświadczanego lęku, żądzy, niewiedzy czy cierpienia. W wyobrażeniach mitologicznych obrazowany jest jako Jezus czy Budda. A o jego stanie ducha mówi się, że uzyskał go, przekraczając ostatnią granicę budzącej jego przerażenie niewiedzy. Jest on wolny od wszystkich obaw czy przemian. Wykracza poza tkwiące w świecie przeciwieństwa, rozumie bowiem, że różnica pomiędzy nimi jest jedynie pozorem, że gdy uzmysłowimy sobie ostateczną perspektywę, to zarówno czas, jak i wieczność okażą się jedynie dwiema stronami tego samego doświadczenia, tej samej niedwoistej, niewypowiedzialnej jedni. Co więcej, i sam bohater, ale i także Bóg wyobrażany jest jako jednia, mająca dwoisty charakter. Jego dwoistość wyraża się między innymi w androgeniczności. Zatem przypisuje mu się cechy tak męskie, jak i żeńskie. Takie właśnie wyobrażenia dotyczą na przykład buddyjskiego bodhisattwy, czyli tego, którego istotą jest oświecenie.
Androgeniczność jest pierwszą z osobliwości mitycznego czy archetypowego bohatera. Drugą osobliwością jest zniesienie rozróżnienia pomiędzy życiem i odejściem od życia. W buddyzmie nirwany, co oznacza, że nie tylko porzuca on świat zmysłów, gasząc w sobie trojaki płomień pożądania, nienawiści i zaślepienia, ale także wyrzeka się samego porzucenia, czyli nirwany. W konsekwencji tego jest on wolny zarówno od przyciągających go do siebie i wywołujących pożądanie przejawów świata zewnętrznego, jak również przejawów aktywności jego świata wewnętrznego. A pamiętać trzeba, że w tej perspektywie oba światy są w bezpośredniej współzależności. Ostatecznie bohater postrzega świat wewnętrzny i zewnętrzny jako przejaw przekraczającej zdolność rozumienia pełni, czy w buddyzmie pustki. Trzecia osobliwość powiada, że pierwsza osobliwość, czyli androgeniczny charakter bohatera, ale i ostatecznie bóstwa, symbolizuje osobliwość drugą, czyli tożsamość czasu i wieczności. Jest tak dlatego, że w ostatecznym aspekcie doczesne, czasowe życie człowieka oraz wieczne, pozaczasowe, nieśmiertelne istnienie są tak samo jak pierwiastek żeński i pierwiastek męski, dwoma aspektami tego samego, a właściwie są w swej ostatecznej istocie tym samym. Dlatego można powiedzieć, że rzeczywistość doświadczenia przemienionego bohatera jest jednocześnie i tymczasowa, i wieczna. I to było wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Państwu udało się zagłębić w podróż bohatera, tak jak miałem nadzieję Państwu to umożliwić. Dziękuję za uwagę i zapraszam do przyszłych wykładów.